W tej lekcji chciałbym skupić się na rolach oraz wynikających z nich uprawnieniach. My podczas instalacji WordPressa tworzymy pierwszego użytkownika i ma on uprawnienia administratora. A to oczywiście oznacza najszersze uprawnienia i możemy dzięki temu robić właściwie co chcemy z WordPressem. Tworząc jednak nowych użytkowników możemy przypisywać im inne role, a to automatycznie jest związane z tym, że zawężamy bądź rozszerzamy te uprawnienia. Tworzeniem użytkowników będziemy zajmowali się w kolejnej lekcji, a ja teraz proponuję przejść na stronę wordpress.org, a dokładnie do kodeksu do tego artykułu, czyli role oraz uprawnienia. Ja proponuję zwrócić uwagę na spis treści, mianowicie na punkt trzeci, czyli role. Tutaj znajdziemy wyodrębnione wszystkie role, które możemy używać w WordPressie. Jest to Superadmin, administrator, edytor, autor, współautor. Oraz subskrybent. W przypadku superadmina mamy tutaj do czynienia z rolą, która pojawia się w momencie, w którym skorzystamy z opcji multisite, czyli włączymy funkcjonalność WordPressa, która powoduje, że przekształcamy go w sieć blogów. Na pojedynczej instalacji tworzymy po prostu wiele blogów. W takiej sytuacji pojawia się rola superadmina, a administrator jest po prostu właściwy dla pojedynczej instalacji i pojedynczej strony. A ja proponuję przejść do punktu 3.8, mianowicie uprawnienia versus role. W tym miejscu znajdziemy tablicę z uprawnieniami i te uprawnienia znajdują się po lewej stronie. A po prawej znajdziemy poszczególne role, począwszy od superadmina, skończywszy na subskrybencie. I przewijając w dół będziemy mieli do czynienia z uprawnieniami, które po prostu są właściwe dla coraz większej liczby rólu. Na samym szczycie tablicy znajdziemy uprawnienia właściwe dla superadmina, czyli są to uprawnienia powiązane właśnie z funkcjonalnością Multisite, czyli tworzenie stron w ramach sieci blogów, usuwanie tych stron, zarządzanie siecią, stronami, użytkownikami, pluginami, szablonami, opcjami oraz ładowanie pluginów i szablonów. Czyli w tym przypadku te uprawnienia dotyczą sieci stron, które działają pod kontrolą WordPressa. W dwóch kolejnych częściach tej tabelki znajdziemy uprawnienia właściwe dla superadmina oraz administratora. I mam tutaj do czynienia z takimi uprawnieniami, które są powiązane z pluginami, szablonami, użytkownikami, opcjami, jak i edycją poszczególnych elementów WordPressa, czyli wszystko to, co jest związane z zarządzaniem samym WordPressem. Po prostu są to operacje typu tworzenie, usuwanie, edycja, aktywacja. Instalowanie, aktualizacja. Jeszcze niżej znajdziemy uprawnienia, które tym razem zaczynają obejmować również edytora. Czyli mam tutaj do czynienia z uprawnieniami powiązanymi z treścią WordPressa, a wszystkie ustawienia związane z zarządzaniem WordPressa oczywiście są właściwe tylko dla superadmina i administratora. A ta konkretna grupa uprawnień odnosi się głównie do tworzenia treści, w tym przypadku postów oraz podstron naszego serwisu internetowego. A to oznacza, że możemy tworzyć takie elementy, możemy je czytać, edytować, publikować i usuwać. Odnosi się to również do tych postów i stron, które zostały utworzone przez innych użytkowników. Do tego dochodzi również moderowanie komentarzy, jak i zarządzanie kategoriami i linkami. A ja przejdę poniżej. W tym miejscu znajdziemy uprawnienia właściwe także dla autora oraz współautora. W przypadku tego pierwszego może on edytować opublikowane posty, może ładować pliki, publikować posty, jak i je usuwać. A współautor może edytować posty i usuwać posty. No dobrze, na samym końcu znajdziemy subskrybenta, który w tym przypadku może po prostu czytać. A ja proponuję powrócić do powiedzmy hmm, edytora. W tym miejscu warto się zatrzymać i zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie lepiej byłoby utworzyć jeszcze jednego dodatkowego konta, z poziomu którego my będziemy mogli zarządzać samą treścią. Ale ja mam w tym przypadku na myśli po prostu rolę edytora. OK, musieliśmy utworzyć administratora w momencie, w którym zainstalowaliśmy WordPressa i chcemy go skonfigurować. Jednakże większość czasu będziemy poświęcać głównie na pracę z treścią WordPressa. I do takiej roli administrator jest nam kompletnie niepotrzebny. Dlatego warto również utworzyć dodatkowe konto, które będzie naszym kontem, jednakże z ograniczonymi uprawnieniami czyli po prostu edytor. Taka praktyka jest oczywiście poprawna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Wykorzystując takie konto, możemy łączyć się z naszym WordPressem za pośrednictwem niezaufanych urządzeń i niezaufanych sieci. W najgorszym przypadku po prostu utracimy dane logowania do użytkownika o ograniczonych uprawnieniach. Oczywiście, my musimy zrobić wszystko, aby nie ujawniać danych logowania nawet do takiego konta. Wynika to z tego, iż atakujący po przejęciu tego konta będzie po prostu starał się rozszerzyć uprawnienia, tak aby uzyskać uprawnienia administratora bądź utworzyć użytkownika z uprawnieniami administratora. No dobrze, a my tworzeniem samego użytkownika będziemy zajmowali się w kolejnych lekcjach, a właściwie już w następnej lekcji. A na tym etapie chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę na to, że instalując pewne specjalistyczne pluginy, Możemy powodować, że nowe role będą dodawane do WordPressa. I tak przykładowo jest z pluginami, które rozszerzają WordPressa o funkcjonalność e-commerce. Z reguły takie pluginy dodają nową rolę. Jest to rola kupujący. Także pamiętajmy o tym, iż w momencie, w którym decydujemy się na specjalistyczne pluginy, być może będą one dodawały nową rolę. I warto oczywiście się temu przyjrzeć.